Cześć, nazywam się Roma. Ja nazywam się Aniela. Razem prowadzimy pracownię Wyciąg z Konta i dzisiaj pokażemy Wam metodę tak zwaną nitro, czyli nanoszenia obrazków wydrukowanych na drukarce na surowe drewno lub na drewno malowane farbą kredową. Na pewno często zastanawialiście się, co zrobić, gdy chcecie zrobić napis na desce, ale nie macie umiejętności malarskich i chcecie coś, co znajdziecie w internecie, nanieść po prostu na powierzchni. Możecie wydrukować sobie jakieś litery, tylko pamiętajcie, że one muszą być w odbiciu lustrzanym, bo po przeniesieniu ich na deskę po prostu musicie zachować taką logikę. Mogą to być elementy florystyczne, na przykład myśmy tutaj wydrukowały sobie takie kwiatki. Ale może być dosłownie wszystko. Może być dosłownie wszystko. Możecie tworzyć na przykład polskie napisy na drzwiach, na przykład wejściowych do różnych pomieszczeń w Waszym domu, na przykład do łazienki. Możecie tworzyć sobie chusteczniki, pudełeczka z napisami, z elementami właśnie takimi, które Wam estetycznie odpowiadają. Tylko ważne jest to, aby był to wydruk na drukarce laserowej, tak, żeby to był wydruk czarno-biały, ponieważ metodą nitro kolorowe transfery nie są odbijane, nie wyjdą. No i potrzebujemy taką butelkę nitro, łyżeczki, gerlacha koniecznie i waciki. No i działamy. Voilà. Przygotuj sobie wszystkie akcesoria. Niezbędne będą waciki, wydrukowany transfer, łyżeczka oraz płyn nitro. Przyłóż transfer do docelowej powierzchni i namoczonym w nitro wacikiem przyłóż do transferu, zwilżając kartkę. Tylną częścią łyżeczki pocieraj kawałek po kawałku tak, aby całość na druku równomiernie się odbiła. Staraj się trzymać kartkę nieruchomo tak, aby wzór odbił się dokładnie i się nie przesuwał. Kartkę z transferem możesz przykleić taśmą klejącą albo częścią dłoni trzymać sobie papier tak, żeby móc w każdej chwili podglądnąć odbijany wzór na farbie bądź desce. Tam, gdzie transfer jeszcze nie odbił się dokładnie, potrzyj wacikiem w tym miejscu nasączonym płynem nitro i jeszcze raz spróbuj drugą stroną łyżeczki odbić ten sam wzór. W naszym pudełku wzór jest już gotowy. Przejdźmy teraz do transferu na surowej desce. Warto odbijać transfer kawałek po kawałku, ponieważ płyn bardzo szybko wyparowuje i nie ma sensu nasączać całej kartki od razu. Zróbcie to kawałek po kawałku tak, aby mieć kontrolę nad własną pracą. Waciki nasączaj w taki sposób, aby nie było zbyt dużo płynu i aby jego nadmiar nie rozpuścił wydruku. Pamiętaj także, że jeśli chcesz wydrukować i nanieść transferem napisy na daną powierzchnię, muszą one być wydrukowane w odbiciu lustrzanym. Pamiętaj też, że wszystkie wzory, które sobie wymyślisz i wydrukujesz, muszą być w wydruku czarno-białym. Nie mogą to być wydruki kolorowe, ponieważ transfer za pomocą nitro po prostu się nie uda. Moi drodzy, no i takie transfery nam wyszły. Pokazałyśmy Wam tylko dwa, żebyście wiedzieli, jak to działa. Natomiast możecie każdy wzór wydrukować i nanieść go po prostu na surową deskę albo na malowaną, ale musi to być farba, która jest chłonna, na przykład farba kredowa. I fajnie jest to zrobić etapami. Jeżeli ma się duży rysunek, to robić po kawałku. Mały fragment namoczyć i rozetrzeć łyżeczką. Nie smalujemy od razu całości, dlatego że w momencie pracowania łyżeczką reszta nam już od razu wysycha. No, wyparowuje. A druga rzecz jest taka, tego nitro na wacik nie dajemy bardzo dużo. Dajemy tylko tyle, żeby kawałek wacika był
był nasączony, ale niezbyt dużo, ponieważ nadmiar nitro rozleje nam ten atrament, który jest wydrukowany i po prostu wzór będzie rozmazany. Więc też lepiej mniej, a więcej powtórzeń z umiarem, z umiarem. Tak, moi drodzy. No i oczywiście zostawcie nam znak, czy podobał Wam się ten odcinek i teraz one już będą coraz regularniejsze, prawda? Tak, i próbujcie, bo naprawdę fajne rzeczy można sobie skomponować do własnego wnętrza. Zapraszamy po więcej. Zapraszamy po więcej i śledźcie nas dalej, zasubskrybujcie, ponieważ to będzie dla Was kolejna dawka wiedzy w następnych odcinkach. Pa! Pa!